dziewczyny, z tej strony Karolina. Jak zresztą same zauważyłyście, już na rynku mamy dostępne lakiery, które dają efekt paznokci żelowych. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać dwa rodzaje manikuru. Pierwszy z nich będzie rozważny, drugi będzie odważny. W tym tutorialu będziemy korzystać właśnie z tych lakierów, które dają efekt żelu. Fajne jest w nich to, że tak naprawdę pogrubiają naszą płytkę i sprawiają, że ten paznokieć wygląda rzeczywiście jakby był hybrydą. Zaczynamy od wersji rozważnej. Wybrałam sobie kolor takiego delikatnego fioletu. Cały lakier będę nakładała na moje całe paznokcie, które potem przykryjemy jeszcze top coatem. Będę nakładała dwie warstwy tego lakieru. Dzięki temu unikniemy prześwitów na paznokciu. Właśnie skończyłam malowanie mojej drugiej warstwy na paznokciach. Jeżeli zostajecie przy tym rozważnym looku, wystarczy nałożyć teraz top coat, który jeszcze bardziej utwardzi Wam paznokcie. Ja natomiast przechodzę do odważnej wersji, tak żeby pokazać Wam, jak fajnie można przemienić tak delikatny paznokieć w coś bardziej odważnego. Jeśli chodzi o wersję odważną, tutaj będzie potrzebna nam gąbeczka. Będziemy na nią nakładać taki srebrno-złoty odcień, łącząc go również z tym fioletem. Dzięki temu uzyskamy na paznokciach efekt ombre. Ombre mam już na wszystkich paznokciach. Teraz ostatnim krokiem będzie nałożenie top coatu, który sprawi, że nasze paznokcie będą wyglądały na żelowo. Jak zresztą same widzicie, paznokcie pięknie się błyszczą i wyglądają na grubsze. Mi osobiście bardzo podoba się taki ombre efekt na paznokciach i uwielbiam te paznokcie mieć mocniej podkreślone. Dajcie mi znać, czy Wam bardziej odpowiada look rozważny, a może odważny. No i my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!